Szymon Majewski w Radiu SK. Rocho, dziękuję. Dziś pokonujemy Irlandię. Dzień dobry. Absolutnie tak będzie. Wierzę w to. Nawałka powiedział, że chłopcy dadzą z siebie wszystko. Na strzelnicy dali radę. To co mają nie dać na boisku, prawda? Tak, te wszystkie zajęcia, szachy, strzelnica, wędkarstwo. Ja nie wiem, czy to się przydaje na tym boisku, ale dzisiaj zobaczymy. No dobrze, wiesz, to dopiero Irlandczyk wieczorem. Irlandczyk podbiega, on mówi, poczekaj, stop, moment, chwileczkę. Celuję. Może ciebie nie zatrzymam, ale na przykład powiem ci, gdzie są dobre piskosze i gdzie można złapać wspaniałą płoć. Polska, mistrzem Polski. Mistrzem Polski. A teraz sytuacja prosto z polskiej wsi. Małego miasta, no właściwie. Iga, no właśnie, bo to jest bardzo fajna trasa i ja cię bardzo proszę. Mianowicie Donald Tusk był w Półtusku. No i w Półtusku zaczął znowu analizować. Tak, zrobił konferencję, moi drodzy. Tak, krótka konferencja była. No i tam zapowiedział, że czeka nas, uwaga, rekonstrukcja rządu. I to głęboka rekonstrukcja rządu, że zmiany w rządzie ogłosi po jego posiedzeniu jutro, czyli albo w czwartek, albo w następny wtorek, czyli w najbliższym czasie. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj są pewne podejrzenia. Iga mi tak, że tak powiem, rzuciła okiem w moją stronę i powiedziała, twoja ulubiona mucha prawdopodobnie odpadnie. No, odleci nawet. Donald, jeżeli muszka odejdzie z twojego rządu, Donaldziku drogi, naprawdę, wszelkie wsparcia cofamy, wszystko, koniec miłości, nawet podejrzewam, że Kuba Wojewódzki się na ciebie obrazi. Rozumiesz? No właśnie. Mamy spore szanse wyjść z grupy. Polska... Cieszymy się, wykorzystaliśmy sytuacje, te, które mieliśmy i...